Przyniesie przyszłość na... No dobra, April, robisz się trochę sentymentalna, ale czy można mnie za to winić? Często pracowałam, żeby doprowadzić do tego, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać, więc zasługuję na trochę uznania. W każdym razie zrobiłam postęp w swojej wędrówce. Tym razem udałam się do legowiska śpiącego boga Mareu. Niestety, Alatieni nie mogli mi powiedzieć tyle, ile bym chciała, ale przynajmniej mam już następny kamień. To już dwa. Jestem prawie pewna, że ten Bóg Smok będzie znał konkretne odpowiedzi na moje pytania. No cóż, też sobie. No to też sobie zasłużyłam. Jezus, co ja czytam? Kamień Alatienów. Druga połowa fragmentu kamiennego dysku ofiarowanego Alatienowi i Maeru dawno temu. Co ja mam zrobić? Coś innego. Dziwna ta skała. Wygląda jakoś nienaturalnie. Dziwna ta skała. Wygląda jakoś... Tak. Coś w dotyku bardziej przypomina muszlę niż skałę. O, to chyba nie jest skała. To coś chyba żyje. No i co ja mam zrobić? Nie wiem. To duża muszla. Ciekawe, jak głęboko sięga i co w sobie kryje. No co mam z... Wszystkie eliksiry, tylko niewidzialności. Zachowam to na okazję, Zabijemy. kiedy będzie naprawdę potrzebne. Nie wiem, co on zrobił. Talizman. Znaczy, nie można. To połączyć. No co mam zrobić, pytam. To duża muszla. Ciekawe, jak głęboko sięga i piasek coś kryje. Oho. Wejście? Nie wiem. O, jednak. Jakiś sensor organiczny. Och. Halo? Jest tam kto? Ciarki mnie przeszły. Pewnie to jakieś zagrożenie. Jakiś sensor organiczny. To jest miękkie i gąbczaste. Nie wiem, co mam zrobić. Halo? No halo. No co? Halo, halo. Oho. O Powietrze. nie. Ani kropli wody. Przysięgam, już nigdy więcej się nie wykąpię. Ta wypukłość nie wygląda naturalnie. Jest zbyt... O, jeszcze lepiej. O, i co dalej? Jakiego są stopienia? Ważniejsze rzeczy niż tylko drzemka. Zawsze jest coś ważniejszego. Ale mnie to nie taki głos. obchodzi.